To dobra informacja dla mieszkańców Podczela. Miasto planuje gruntowny remont ulicy Kresowej. O tym, czy trzeba to robić, nie ma już co dyskutować, bo wszyscy, którzy tam mieszkają i wszyscy, którzy jeżdżą do Podczela, doskonale zdają sobie z tego sprawę, że nadszedł kres ulicy Kresowej w takim wydaniu, w jakim dotychczas ona była. Co zleciliśmy w dokumentacji, co powinno zawierać ta dokumentacja projektowa? W opisie przedmiotu zamówienia daliśmy wytyczne takie projektowe i będzie to ulica o nawierzchni bitumicznej. Będą tam oczywiście też zmienione ciągi piesze, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, bo to już w dzisiejszych czasach po prostu musi być uwzględnione. To, jak mówi Anna Mieczkowska, trudny projekt ze względu na mosty, które się tam znajdują. Jednocześnie podkreśla, że jest to inwestycja, której nie można już odwlekać w czasie. Zobaczymy, jaki będzie koszt remontu gruntownego tej ulicy. No i wszystko się okaże w miarę tego, kiedy otrzymamy te dokumentacje i w zależności od tego, jaka będzie kondycja finansowa naszego budżetu naszego miasta, będziemy podejmowali stosowne decyzje o remoncie. Więc myślę, że jest to taki pierwszy krok w kierunku tego, aby zmienić zupełnie ten fragment naszego miasta. Ulica Kresowa ma długość 450 metrów. Po jej remoncie ma być bezpieczniej, ale także bardziej komfortowo dla przejeżdżających tym odcinkiem drogi kierowców. Ja przede wszystkim patrzę na to z perspektywy mieszkańców Kołobrzegu, bo mieszkańcy Kołobrzegu jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zwracali uwagę, że oni już dosyć długo upominali się, aby wyremontować. My konsekwentnie, krok po kroku, realizujemy te inwestycje również drogowe w Podczelu, bo w tym roku, pamiętamy, rozpoczniemy za chwilę, bo jest już przygotowany przetarg na ulicę Ostrobramską. Trwało to trochę, ale myśmy jeszcze raz przekonsultowali istniejącą już dokumentację projektową, bo były tam uwagi ze strony Rady Osiedla, były uwagi też ze strony mieszkańców. Myśmy udały się tam na spotkanie i trochę trzeba było przeprojektować. Jak zapowiedziała prezydent, zanim miasto przystąpi do remontu ulicy, zostaną przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami. Pełna dokumentacja projektowa przebudowy ulicy ma być gotowa do końca listopada przyszłego roku.